Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na błyskawiczny obiad dla osób, które nie mają zbyt dużo czasu na gotowanie, a mimo to lubią dobrze zjeść. W około 20 minut przygotujemy prosty, ale pełen smaku makaron z pieczarkami i wędzoną szynką. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego błyskawicznego obiadu zaczynamy od pieczarek. Używam dzisiaj brązowych, ale bez najmniejszego problemu sprawdzą się też białe. Wcześniej oczyszczone pieczarki kroimy na pół, a następnie w cienkie plasterki. Tak przygotowane grzyby na chwilę odstawiamy. Kolejnym krokiem jest przyszykowanie ziół. Na pierwszy ogień idzie pietruszka, którą drobno siekamy. Następnie zabieramy się za tymianek. Obieramy go wcześniej z gałązek i również bardzo drobno siekamy. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście pod linkiem w opisie. Nadchodzi czas na szynkę. Tę kroimy mniej więcej w centymetrową kostkę. Choć jeśli wolicie mniejsze kawałki, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokroić ją cieniej. Używam surowej szynki wędzonej i taką też polecam. Jednak prawda jest taka, że w tym daniu zadziała każda wędzona wędlina. Kiedy szynka jest pokrojona, możemy przygotować bazę sosu. Do naczynia wlewamy śmietanę i żółtka jaj. Następnie dodajemy świeżo starty parmezan i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Składniki na nasz błyskawiczny obiad są gotowe. Możemy przenosić się na kuchenkę. Do wrzącej i osolonej wody wrzucamy makaron. Gotujemy go al dente według zaleceń producenta. W moim przypadku jest to 7 minut. W tym czasie przygotujemy sos. Obiecywałem w końcu, że będzie szybko. Na rozgrzaną patelnię lub jak w moim przypadku do woka wlewamy olej i rozgrzewamy. Następnie dodajemy szynkę i podsmażamy ją na wysokim ogniu przez około 1-2 minuty. Następnie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażamy go z szynką przez około 30 sekund. Po tym czasie dodajemy pokrojone pieczarki i smażymy je razem z szynką przez kilka minut na wysokim ogniu, aż nabiorą pięknego złotego koloru. Kiedy grzyby są przysmażone, dodajemy posiekany tymianek. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i wyłączamy grzanie pod patelnią. Mniej więcej w tym momencie nasz makaron powinien być już al dente. Odlewamy jedną chochlę wody, w której się gotował, a sam makaron odcedzamy. Odcedzony makaron dodajemy do szynki i grzybów. Dokładnie mieszamy ze sobą wszystkie składniki i możemy dodawać płyny. Jako pierwszą dodajemy wodę, którą zachowaliśmy z gotowania makaronu. Następnie dodajemy śmietanę wymieszaną z serem. Włączamy niski ogień i stale mieszając podgrzewamy ze sobą przez około 2-3 minuty do momentu, aż sos się zagęści i nabierze aksamitnej struktury. Sos nie może się zagotować. Jeśli tak się stanie, skończymy z jajecznicą. Kiedy sos się zagęścił, dodajemy posiekaną pietruszkę i dokładnie mieszamy. Warto pozostawić trochę pietruszki do późniejszego przyozdobienia gotowej potrawy. Całość przyprawiamy do smaku jedną szczyptą soli, dwiema szczyptami pieprzu, ostatni raz mieszamy i możemy podawać. A w następnym odcinku przygotujemy na deser czekoladowo-kawowe babeczki z kremem. Już teraz serdecznie zapraszam. Przed zaserwowaniem posypujemy makaron jeszcze odrobiną pietruszki i już można się częstować. Sami widzieliście, chwila roboty i gotowe. Próbujemy.
Moi drodzy, delicje. Sos jest delikatny i idealnie kremowy. Szynka nadaje całości bardzo mocno charakterystycznego, wędzonego smaku. Grzyby idealnie podsmażone, a całość uzupełnia aromat tymianku i pietruszki. Wszystko to w zaledwie kilka minut. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na szybkie obiady. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!